Słuchajcie, musieliśmy się na moment zatrzymać po drodze tutaj. Siemano, witam serdecznie. Kolejny dzień na Cyprze. Dzisiaj mamy kolejną wycieczkę. Będziemy się wybierać do łaźni Adonisa, na wrak statku, który osiadł na Mieliźnie, i jeszcze chyba tam jakieś inne atrakcje, nie wiem dokładnie. Oczywiście wszystko będę nagrywał, pokazywał dla was. Tutaj już chłopaki właśnie z tej firmy podstawiają wrzątek, kłady i bagi wszystkie. Zaraz porobię troszeczkę wstawek przed rozpoczęciem, więc myślę, że będzie ok. Będziemy startować. Zrobiliśmy mały przystanek tutaj nad morzem, kolejna przystań. Powiem wam, niezła faska tak pojeździć. I tutaj takie fajne widoczki są. No i tutaj przed nami znajduje się grecki kościół prawosławny. Tak się upieprzyć, idzie tak się pobrudzić. Normalnie masakra, kamerę mam tak uwaloną w piasku, ale i tak fajna frajda jest, naprawdę polecam. Tu jest napisane, że obecnie znajdujemy się Adonis Waterfalls, czyli jakieś wodospady, jakaś rzeczka, nie wiem co dokładnie tutaj będzie, ale w każdym bądź razie idę, zobaczę. Jestem taki brudny od tego kurzu, z tego offroad, co było właśnie przed chwilą. Teraz przyjechaliśmy, chwilę przerwy właśnie. No i później dalej jazda. Na samym początku spotykamy parę dużych rozmiarami posągów Adonisa, Afrodyty i Ateny, między innymi. A na terenie jest także muzeum oraz młyn wodny. Jest także kawiarenka, gdzie można sobie coś kupić, przekąsić lub napić się czegoś zimnego. I całe miejsce to znajduje się 14 km od Pafos. Jeśli chodzi o wodospad i łaźnię Adonisa, to jak widać otoczony jest zielenią.
i jest to dwupoziomowy wodospad z jeziorem otoczony z trzech stron skałami. Dość urokliwe miejsce, ale niestety bardzo popularne i zawsze jest tam bardzo oblegane przez turystów, z czym jest problem z przejściem oczywiście. Cena za osobę zapłaciliśmy 7 euro. Myślę, że dość rozsądna cena. A więc podsumowując, można tu spędzić miło czas i obejrzeć trochę sztuki, a co najważniejsze, schłodzić się w jeziorku od palących promieni słonecznych, bo było naprawdę gorąco. Jak dla mnie ciekawe miejsce, ale zdecydowanie za dużo ludzi, więc naprawdę trzeba mieć nosa, żeby dobrze trafić, żeby nie było tłoku. Oczywiście pochodziliśmy sobie trochę tam, pozwiedzaliśmy, porobiliśmy zdjęcia, ja ponagrywałem ujęcia, te, które otóż widzicie. No i ruszyliśmy dalej, już w powrót, kolejne off-road, ale już w powrót do miejsca startu wycieczki. No i więc tak to wyglądało mniej więcej. No i my już jesteśmy po wycieczce. Trochę mało dzisiaj było co nagrywać, ponieważ większość czasu jeździliśmy, te przystanki były bardzo szybkie. No i siemanko, w kolejny dzień. Dzisiaj będę dogrywał do poprzedniego odcinka, ponieważ bagi dosłownie głównie jeździliśmy, nie było za bardzo co nagrywać, które miejsca, które przystanki się zatrzymywaliśmy były bardzo krótkie, ponieważ można powiedzieć, nasz przewodnik się śpieszył, żeby wszystkich poganiał, żeby jak najszybciej się wyrobić w tym czasie. A więc dzisiaj jest kolejny dzień, a będę dogrywał po prostu do tamtego odcinka. No i witam serdecznie oczywiście. Kolejny dzień Cypr, jest bardzo gorąco. Spójrzcie, zobaczcie co się dzieje. A z racji tego, że ogarnęliśmy samochód, jedziemy dzisiaj w parę ciekawych miejsc. Znajduje się tutaj wrak statku Edro 3. Zaraz będę odpalał drona, żeby tu trochę polatać, zobaczyć jak to z góry wygląda. Później jeszcze opowiem parę słów. No i oczywiście będziemy ruszać w dalszą trasę, ale o tym troszkę później. Statek, który wam przedstawiłem na ujęciach, Edro 3, był statkiem towarowym wybudowanym w 1966 roku w Norwegii, pływający pod banderą Sierra Leone. Tutaj właśnie osiadł na mieliźnie, jesteśmy w pobliżu Pegei i to się stało 8 października 2011 roku. No i nasz owy statek, a bardziej wrak teraz, płynął z Limassol na Cyprze
w stronę Rodos z załadunkiem płyt gipsowych. No i właśnie podczas zburzonego morza wrzuciło go tutaj w skały i ugrzązł pod kątem 12 stopni jakiś około. Załoga liczyła 8 osób i oczywiście nikomu nic się nie stało. No i tak tu sobie właśnie, no stoi teraz, jest jedną z atrakcji turystycznych. Ludzie przyjeżdżają tutaj sobie pstrykać fotki. No i oczywiście ja tu przyjechałem. Słuchajcie, musieliśmy się na moment zatrzymać po drodze tutaj, bo taki przepiękny widok, zobaczcie, jesteśmy ogólnie w górach. Coś pięknego. No i dobra, my już przyjechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Omodos. Jest bardzo malutka miejscowość. Zakłada się, że jest tutaj 322 mieszkańców zaledwie. No i główne atrakcje, jakie tutaj wyczytałem w internecie, jest klasztor i winiarnia. Ale jak to, co, jak, gdzie i tego, pójdziemy się przejść, zaraz zobaczymy, wszystko wam ponagrywam, pokażę, więc lecimy dalej. No tutaj lokalny właśnie sklep z tymi przysmakami wszystkimi. We are back. Patrzcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Miód, nie miód. Tutaj właśnie pan nam proponuje różne alkohole lokalne. Jest tego. Właśnie Paulina testuje tutaj te nalewki. I co? Mocne? O, to mocne, ale dobre. Dobre, no i sorki, że mówię tak cicho, ale wiadomo, w takich miejscach trzeba uszanować, że trzeba być w miarę cicho. No to teraz troszeczkę wstawek, bo powiem wam, jest co pooglądać. Powiem ogólnie, że jest piękny klimat, w ogóle tutaj wykończenie tego wszystkiego. Widać, że to jest bardzo stare. Piękna architektura. Zaraz jeszcze wejdę do środka. Myślę, że chyba będzie można nagrywać. Ale zaraz zobaczymy. W każdym bądź razie naprawdę jestem bardzo zaskoczony. Jest bardzo ładny tutaj.
No a tutaj tak w skrócie mapka tej całej miejscowości wioski Omodos. No i wszystkie właśnie takie tutaj obeszliśmy, w stawkach widzieliście. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak już wspominałem, ten odcinek jest z 2 dni zwiedzania i wycieczek. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję kanału, jeśli chcecie być na bieżąco, bo przed Wami jeszcze będzie jakiś odcinek z Cypru na pewno. No i bądźcie zdrowi, a ja Was serdecznie pozdrawiam z gorącego Cypru. Z bardzo gorącego Cypru. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, ho. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh.